Kilka dni temu informowaliśmy o tragicznym wypadku mieszkanki Kłobucka, która na wakacjach w Tadżykistanie doznała bardzo poważnego urazu. Lokalny kierowca, który wiózł Polaków w górach, prawdopodobnie zsunął się z drogi i kilkukrotnie rachował. Po interwencji rodziny, posłów, ministra, a także lokalnych mediów oraz ludzi dobrej woli, którzy wsparli zbiórkę na jej leczenie, udało się dzisiaj dziewczynę przetransportować do Polski. Karolina Komada. To nie jest jeszcze happy end, ale ogromny krok w jego kierunku na pewno. Po nieszczęśliwym wypadku w Tadżykistanie Klaudia Krysiak wróciła do Polski. Około godziny 7:30 wylądowali na płycie lotniska. Chwilę potem podkołowali w miejsce, gdzie czekały już na nich dwa ambulansy pogotowia. Na kilka minut po wylądowaniu najpierw wyszedł wujek dziewczyny, miał zabandażowaną rękę, z tego było widać tak z daleka, ale szedł o własnych siłach. Sama Klaudia była wywieziona, najpierw wyniesiona, a później wywieziona czy przewieziona do samochodu na noszach. W sprawę 24-latki od początku zaangażowała się redakcja lokalnego portalu klobucka.pl. To oni pierwsi poinformowali o pilnej potrzebie transportu medycznego do Polski. Klaudia rozmawiała z rodzicami. Klaudia jest świadoma pomimo bólu, zmęczenia całą podróżą. Rozmawiała z nimi już wczoraj, także już mieliśmy taką, nazwijmy to, pierwszy taki pierwiosnek nadziei. Natomiast dzisiaj, w momencie, kiedy dotarła do szpitala, do Sosnowca, ponownie rozmawiała przez chwilę z rodzicami, a następnie została zabrana na szczegółową diagnostykę. Przed Klaudią jednak jeszcze